Kajczma nie miała najlepszej sławy. Kajczmarz uniósł głowę z nadbeczki kiszonych ogórków i zmierzył gościa wzrokiem. Obcy, ciągle w płaszczu, stał przed szynkwasem sztywno, nieruchomo, milczał. Co podać? Piwa, rzekł nieznajomy. Głos miał nieprzyjemny. Kajczmarz wytarł ręce w płócienny fajtuch i napełnił gliniany kufel. Kufel był wyszczerbiony. Nieznajomy nie był stary, ale włosy miał prawie zupełnie białe. Pod płaszczem nosił wytarty skórzany kubrak, sznurowany pod szyją i na ramionach. Kiedy ściągnął swój płaszcz, wszyscy zauważyli, że na pasie za plecami miał miecz. Nie było w tym nic dziwnego, w zimie prawie wszyscy chodzili z bronią, ale nikt nie nosił miecza na plecach, niby łuk czy kołczan.